Myśmy mieli jako niezależne zrzeszenie studentów lokal tutaj na rogu Piłsudskiego i Straszewskiego. Tam mieliśmy zgromadzonych aż 10 ton papierów, kilka tysięcy matryc białkowych, około 1000 matryc offsetowych. I to było te ostatnie dni przed wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia. Strajk skończył się w czwartek. Myśmy do piątku, albo w piątek, jeszcze piątek się skończył. Tak, w piątek wszyscy się rozeszli, myśmy jeszcze zostali, bo trzeba było te maszyny posprzątać. Przenieśliśmy na Straszewskiego, wszystko tam przenieśliśmy. I myśmy się ewakuowali dopiero w sobotę. W sobotę pojechaliśmy do Oświęcimia, do mamy Artura Wrońskiego i tam nas został stan wojenny. A to tam nikt nie szedł po prostu, a myśmy tu mieli powielacze. Wywieźliśmy wtedy, całą niedzielę wywoziliśmy papier i tutaj... Jak to się działo? Myśmy skontaktowali się z kierowcami, którzy pracowali już wtedy razem z nami, czy przy tym wydawnictwie, i to był... Ale osobą główną, która jeździła, to był Maciek Hunia. Myśmy się zaczęli ukrywać. Pierwszą noc spędziliśmy w kościele Świętej Anny na strychu. Myśmy, wchodząc w stan wojenny, też mieliśmy bardzo duże środki finansowe, które nie były trzymane na terenie czy na Gołębi, tylko były trzymane u obecnego, w mieszkaniu obecnego profesora Jacka Filka na ulicy Sławkowskiej. Tam była szuflada po prostu, którą myśmy mieli z tym pieniędzmi. Te pieniądze potem umożliwiły nam funkcjonowanie przez 2 lata w stanie wojennym. Część poszła na jakieś inne cele związane z podziemiem. Wpadamy 3 stycznia, to czuł się przez głupotę trochę. Niepotrzebnie żeśmy przeszli przez rynek. Myśmy niby wiedzieli, że główne miejsca, takie jak rynek, dworzec, są obstawiane. Ale przeszliśmy tutaj, szliśmy Wiśną przez rynek. No i prawdopodobnie tak nas namierzono. Mówię Arturowi, że ktoś za nami idzie, wciągnąłem go do bramy i w momencie, kiedy już wskakiwaliśmy do bramy, gaziki zajeżdżały drugi koniec po prostu w ulicy Sławkowskiej, wskoczyli za nami. Pod ścianą, no to ręce do góry, no i tak rewizja i potem... Ale umundurowani milicjanci? Nie. Przewożą nas na Mogilskie, to chyba 8 czy 10 piętro, 10, no już na tym piętrze, którym się studentami po prostu zajmowano. No i to każdego z nas osobnych pokojów. Moje przesłuchanie najpierw dość tak brutalnie wyglądało. No, na początek, czy będę mówił, no nie mam nic do powiedzenia, nie mam nic do powiedzenia. Oczywiście no, bałem się, to nie ma za ten, ale oczywiście... No i pały nade mną, no i będziesz mówił, mówię, że nie mam nic do powiedzenia. Oni się odwrócili i wyszli. No i to, przyszedł potem taki ubek, który usiadł i milczał, jakiś inny. To siedzimy i w pewnym momencie on mówi, twój kolega nic też nie mówi. No i za chwilę go odwołali. To było ciekawe o tyle, że no, jakakolwiek informacja, przy czym to nie była informacja taka klasyczna, że sypie, tylko właśnie, że nie sypie, że to zawsze coś tam nie ten. Wyprowadzili nas razem za jakieś pół godziny. Artura, zdaje się, bardziej brutalnie przesłuchiwali z tego, co powieści, to, że go głowę mu wystawiano za okno, że go wyrzucą. No tak było, to już jak nagracie z nim relację, to będziecie szczegółowo bardziej to wiedzieli. Wprowadzono nas do windy, no i potem do cel. No i to siedzieliśmy w celach i czekaliśmy na to w zasadzie. Aha, no potem znowu przesłuchanie, powiedziano nam, że nas oskarżono o działalność antykomunistyczną. Doszło nawet do zabawnej takiej rozmowy, że no to tak, dostanie pan 8 lat. Ja mówię, 8 lat?
No, to jakoś tak się uśmiechnąłem, no to powiedział 4 lata. Mówię, no to 4 lata, ale wie pan, że za 4 lata to co pan po studiach? A, to po 4 lata to już jakoś tak. Ale 2 lata to pan nie wie, no to wtedy już jakoś odebrało to powagę całej tej rozmowie. No więc to jakby te przesłuchania trwały i pamiętam, kiedy po 48 godzinach wyłączono mi akt o internowaniu. Byłeś zaskoczony, że internowanie, a nie? Nie ucieszyłem się. To byłem ucieszony bardzo, bo to wyjaśniało mój status. Siedziałem w celi na Mogilskiej, no to tam oczywiście to ława i w zasadzie czarna kawa, no, jak w piosence czarna kawa, chleb, no, może ten z margaryną. No i jakoś to tak, byłem ucieszony, że akt o internowaniu, a nie oskarżenie. No i 7 stycznia przewieziono mnie. Nawet nie pamiętam, czy to razem z Arturem, czy przywieziono mnie do Załęża. Taką suką nas wieziono w tyłu na pace, no, kilku nas było, bardzo ciasno. Powiedziano nam, że wiozą nas na wschód, do Rosji. Tak nam powiedziano, tak. No to asysta z karabinami maszynowymi, gdzieś tam raz w polu zatrzymaliśmy się pod karabinami maszynowymi już w polu, żeby siusiu zrobić w śniegach. Czy bez? Bez, nie byliśmy skuci. No ale ich było, nas było, nie wiem, 5 może, 5 osób, a ich było z 7, no to już w ogóle w polach, białe pole, białe drogi, w ogóle zawieja. Więc z ulgą, no to już w zasadzie warunki komfortowe, kiedy wylądowałem w Załężu i to było już naprawdę czyste w miarę cele, jakieś światło, coś już, nie mogłem uwierzyć, że to takie dobre to takie wyżywienie, że już co prawda ziemniaki były zbyt czarne. No, mięso jakieś tam było, coś zgniła ryba czasami czy coś, ale wszystko było bardzo, świetny kucharz był w Załężu, muszę powiedzieć, bo to... I wylądowałem w celi z Radkiem Hugetem, z Michałem... Znałeś wcześniej? Znam, no tak, bardzo się ucieszyłem, no, ale to z Michałem Żurkiem i z takim najmłodszym z internowanych z liceum, jak on miał na imię? Ach, zapomniałem, przygotowywałem go potem do matury, jak siedzieliśmy, ten robił zadania. I młody chłopak? Młody chłopak, młody, jest znane nazwiska, tylko on potem wyemigrował z Polski, ale nazwisko jakieś tam znane, tak. No i tak siedzieliśmy. To był dzień po pałowaniu, bo tam pobito wielu internowanych dzień wcześniej, ale jakoś ja byłem w tak dobrym humorze. Więc przez drzwi, przez szparę w drzwiach, tam nawoływanie się, gdzie kto siedzi, jak tam siedzi. No, to tak dygresyjnie to jedną z osób, wielu znajomych nagle tak, to w zasadzie już było bardzo takie. I tutaj zupełnie przypadkiem myślałem, że to tak wygląda, więc zaczęliśmy śpiewać jakieś pieśni, potem przez cele, cały korytarz. Tutaj też byłem w tym tak dobrym nastroju, że inicjowałem różne śpiewy. Było to bardzo takie w porządku. Tam hymn Polski, potem Bogu Rodzicom. No różne, co kto znał. No, patriotyczne pieśni trochę znał człowieka w tamtym czasie i wszyscy zresztą podejmowali. Z tego powodu zresztą po jakimś kilku tygodniach zostawiono mnie w celi z Michałem Żurkiem, tylko we dwóch żeśmy siedzieli i nas osobno wyprowadzono do jako niebezpiecznych, czy co. Trudno powiedzieć, to jakieś takie anegdotyczne rzeczy. No w internacie czy w więzieniu, bo to było klasyczne więzienie po prostu normalnie z głośnikami, w których co chwila czytano dekret o stanie wojennym, o
za co grozi rozstrzelanie, za co to czytano, no takie były różne rzeczy. No, były ze dwie pacyfikacje z pobiciami różnych osób. Na naszym oddziale też byli zatrzymani czy internowani tak zwani cinciarze, ludzie handlujący walutą. Było paru kryminalistów, których z jakiegoś powodu też internowano. Więc dużo było internowanych? Politycznie internowanych? No nie, no to większość, to cały blok, to od góry do dołu. 50 osób, 100? Nie, to u nas na oddziale chyba ponad 100 osób było, a piętra wyżej, bo to 400 osób, w całym załężu było dużo osób, tylko z różnych rejonów po prostu. Potem no, to życie w więzieniu no, przebiegało tak, jak przebiegało. Na początku jeszcze były dyscypliny, potem w ramach organizowanych jakichś głodówek, buntów, awantur, ta dyscyplina się rozluźniała jakby. No i tutaj dużo pomogły wizyty Czerwonego Krzyża. Szwajcarski, zdaje się, Czerwony Krzyż przyjeżdżał do nas i to jakby zmieniało relacje po prostu pomiędzy strażnikami a uwięzionymi. Najgorsze było rzeczywiście w tym wszystkim to takie elementy, no ta bezterminowość, bo to wyglądało, że to na parę lat. A czy przyjeżdżała bezpieka was, przesłuchiwa? Tak. Na początku tak, ja byłem parokrotnie przesłuchiwany i to właśnie przez tego samego funkcjonariusza, ten troglodytę, no to chodziło o maszyny, dokładnie o poligrafię po prostu. To ich zniknięcie tych maszyn, nigdy ten w jaki sposób i gdzie się znalazły, nigdy nie wyszło. Tego nie wiedzieli. Osobiście te najgorsze dla mnie były momenty, kiedy gaszono światła. Ja miałem klaustrofobię i to musiałem trzymać się prętów, bo to ściany mi się zbliżały. To takie klaustrofobię zawsze miałem. I to było rzeczywiście takie z trudem, żeby się powstrzymać od krzyku, wrzasku. No, to było nieprzyjemne bardzo. No, to potem to już otwierano nam cele i cały oddział się mógł spotykać, widywać. Przez jakieś 2 miesiące moja mama nie była poinformowana, więc nikt mnie nie odwiedzał. Dopiero kiedy napisałem list z internatu, no to nim mama dojechała, no to już jakby to było bardziej takie oswojone to wszystko. No to no były różne ośrodki internowania. Nie powiem, żeby załęże było szczególnie ciężkim. Były ze dwie pacyfikacje, czyli pobicia różne, no były przesłuchania, były różne rzeczy, były głodówki, no ten klimat, ale to było... Cię trzymano w Załężu? Stamtąd pochodziłeś? W Załężu, tak. Wyszedłem 3 lipca. To zwolniono wtedy większą grupę, zwolniono nas taką grupę dzień wcześniej i potem chyba w 7 osób nas zwolniono. Myśmy razem z Arturem Wrońskim, ja, Jarek Zadęcki, Rokita, myśmy wyszli tego samego dnia i żeśmy razem wyszli.